Witam wiosennie, chciałbym powiedzieć witam słonecznie Ale niestety słonecznego dnia dzisiaj nie ma Niemniej jednak to znaczenia też nie ma Bo będzie jak zawsze Będzie jak zawsze, czyli minie kilka dni A po kilku tygodniach będzie to sytuacja jeszcze bardziej ostra Wyjdziesz na zewnątrz i zaczną mijać Cię kobiety Ubrane tak skąpo, że mózg będzie Ci stawał A może nie tylko mózg w każdym razie doskonale będąc facetem, wiesz, o czym ja teraz mówię. I co roku jest to sytuacja jednocześnie bardzo miła i jednocześnie dla niektórych lekko frustrująca, dlatego że to, jak wyglądają te kobiety, wywołuje w nas pragnienie. I teraz co z tym pragnieniem dalej? To jest swojego rodzaju cierpienie, bo pragniesz i nie masz, więc albo dokonujesz jakiejś aktywności w kierunku zaspokojenia swojego pragnienia. Albo nie wykonujesz i cierpisz, lub w jakiś sposób starasz się sobie to wytłumaczyć, że się powinno być powściągliwym, że to nieprawda, co widzisz, że ty tak naprawdę nie pragniesz, to jest normalne, trzeba żyć w takim społeczeństwie tak funkcjonującym, że z językiem do pasa czasami trzeba się pochodzić. Ale nic z tym nie należy robić, więc po prostu wytłumaczysz sobie jakoś to. A ja właśnie ten odcinek nagrałem po to, żeby cię trochę zmobilizować do tego, żeby jednak zagadać do tej dziewczyny, która tak bezlitośnie się dzisiaj ubrała i której tak bardzo pragniesz, czy się chcesz oszukiwać, czy nie. Celem tego odcinka jest to, żeby cię trochę zmobilizować do tego, żebyś jednak coś dla siebie zrobił i zagadał do niej, no. Pierwszy powód, dla którego uważam, że powinieneś to zrobić, jest. Bardzo psychologiczny. Zrób to z miłości dla własnej osoby, po to, żeby dać sobie coś, czego tak naprawdę pragniesz. Co być może usiłujesz wyprzeć, właśnie tak jak przed chwilą mówiłem, że może tego nie pragniesz, że to jest normalne, że, 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 że to jest atrakcyjne dla oka, ale że tego nie potrzebujesz i tak dalej. Wymyślasz bajki, że tego się nie robi, nie powinno się zaczepiać. To wszystko właśnie. Są wytwory umysłu Przedstawię Ci pewną teorię Z Wadima Zelanda z Transurfingu Rzeczywistości Gdybyśmy mieli tak podzielić, że Jest umysł i jest dusza Są pewne działania z umysłu Są pewne działania z duszy Pod pojęciem duszy Możesz rozumieć jakieś podświadomość Możesz rozumieć jakieś wewnętrzne uczucie Które tobą kieruje Możesz rozumieć to jako intuicja Whatever I teraz człowiek w dużej mierze w swoim życiu Kieruje się Rozumem, kieruje się rozsądkiem, kieruje się kalkulacjami, dokonując różnych wyborów, bo uważa, że umysł wie. Umysł jest mądry i dlatego podąża za umysłem. I tak rodzą się wszelkiego rodzaju nieszczęścia w życiu, dlatego że akurat dusza nie zna słów, dusza nie wie, jak wytłumaczyć tobie, dusza po prostu czuje. Czuje. To jest jakby język uczuć, można powiedzieć. Więc. Yy, jeżeli chcesz kupić sobie samochód, umysł ci podpowie, że powinieneś kupić ten, dlatego że mniej pali, dlatego że akurat teraz potrzebujesz właśnie większego samochodu, mimo że ci się nie podoba, i tak dalej, będzie ci logiczne yy, podpowiedzi. Natomiast dusza nie chce. I tutaj nie ma co dyskutować, nie ma co wymieniać pod punktów, ona nie rozumie, ona po prostu nie chce tego samochodu. Dusza chce ten, ten ją uskrzydla. I tak ludzie właśnie dokonują często decyzji zakupowych, że coś do nich tak przemawia, że oni nie muszą wytłumaczyć komuś dlaczego. Po prostu to jest uczucie, które się pojawia, ona, ono nie zna języka. Ty chcesz, ty nie chcesz. I wtedy, kiedy dajesz dla swojej duszy jakiś pokarm, podążasz w kierunku, w którym chce Twoja dusza, zarówno jeśli chodzi o właśnie zakupy, zarówno jeśli chodzi o kierunki podróży, w które się wybierasz, jeśli chodzi o kobietę, której pragniesz życiowo, to wtedy jesteś zdrowy. Ja to powiem w dużym uproszczeniu, tak? Bo zaraz się zrodzą dyskusje różnego rodzaju, które donikąd nie prowadzą, więc. Od razu mówię, że ja to mówię wszystko w uproszczeniu. Więc my, w swoim życiu, oczywiście, rozumiem, też musimy się kierować, ale kierujemy się statystycznie rzecz biorąc nim zbyt często. I to powoduje, że tracimy energię do pracy, tracimy zapał do życia, tracimy wigor. Chociaż wszystko na papierze jest ok, robimy to, co umysł nam podpowiada, ale jakoś tak to życie nie cieszy nas tak, jak powinno. Dlatego, że nie dajemy pokarmu swojej duszy. I teraz, tak, jeżeli widzimy. Kobietę, która całą sobą do nas przemawia Poszliśmy na pocztę, się nie spodziewaliśmy Ale tam zastaliśmy taką istotę Która po prostu coś w nas czuje, że chcielibyśmy ją poznać To to nie jest dla umysłu To jest dla duszy To jest właśnie to coś, co z miłości dla siebie możesz sobie dać Po to, żeby się poczuć lepiej I po to, żeby mieć zapał, żeby mieć lepszy dzień Chcieć więcej zrobić w pracy Chcieć poczuć życie tak naprawdę. To jest mój punkt numer jeden, który uważam, że jest bardzo ważny i pomijany, żeby mieć świadomość tego, po co się to robi. Robisz to dla duszy. I widząc taką piękną kobietę, twoja dusza cała jej pragnie. Mówi tobie: Marcin Krzysiek, Robert, daj mi to idź do niej i porozmawiaj z nią ja chcę poczuć jej kobiecość chcę być w jej energii to jest to czego ja potrzebuję żeby poczuć radość z życia żeby chcieć dać ci później energię do pracy do stawiania yy, czoła problemom życiowym tak a ty mówisz nie dlatego, że w dzień się nie podchodzi, nie dlatego, bo nie zaczepia się obcych kobiet, nie dlatego, bo ona teraz się spieszy, nie dlatego, że ona na pewno kogoś ma i tak dalej. Cokolwiek byś nie chciał sobie wytłumaczyć, a prawda jest taka, że ty jej pragniesz. To jest to, że nie dajesz tej zabawki dla swojej duszy, dzięki której ona może dawać ci energię do dalszego życia tak naprawdę. Ostatnio dzwoniła do mnie mama i mówi mi, że zachorowała na nową szafę. Chciała sobie kupić nową szafę, która jej po prostu, jak ona mi o tej szafie opowiadała, to cała była w skowronkach. Widziałem jak ona po prostu przeżywa tą szafę. I mówiła, że ta szafa jest bardzo droga. I nie powinna jej teraz kupować, dlatego że ważniejsze jest, żeby kupić teraz nowy rower, bo ten obecny już tam nie domaga trochę i, i, i mi tłumaczyła. A ja powiedziałem, kup sobie tę szafę. Żeby kupić rower, podpowiada ci twój umysł. A żeby kupić szafę, podpowiada Ci twoja dusza. I właśnie to akurat zakup tej szafy jest tym. Daniem sobie tej nagrody, dzięki której dalej chce nam się żyć. I powinieneś zauważać i nauczyć się rozróżniać, tak naprawdę, co jest dla duszy, a co jest dla rozsądku. W książce Deir, chyba pierwszej części, yy, o psychotronikach była taka fajna opowieść, o facecie, który żył z żoną i z dziećmi i nigdy tak naprawdę tej żony chyba nie kochał. Dawno temu tą historię czytałem, ale postaram się przytoczyć. I w pewnym momencie poznał jakąś kobietę, w którą poczuł całym sobą i się w niej zakochał. I nie wiedział co ma zrobić, czy ma kontynuować życie w rodzinie z tą kobietą, której nigdy nie kochał, nie kocha, nie czuje jej, tylko dlatego, że są dzieci, że tworzą rodzinę, że będzie wstyd teraz brać rozwód i tak dalej. Czy ma, y, czy ma po prostu skupić się teraz na tej y, nowej znajomości i zacząć nowe życie. I ta historia pokazuje, że Facet wybrał z rozsądku, a nie z serca. Pozostał w rodzinie, która tak w, naprawdę totalnie e, nie rezonowała z nim. To nie było tego, czego chciał jego wewnętrzny głos, jego dusza. Facet się szybko posiwiał, nie żył szczęśliwie, e, uśmiechał się sztucznie do zdjęć. Szy, w, w młodym wieku tak naprawdę posiwiał, rozchorował się i umarł też dosyć szybko. Ta historia była początkiem do książki, żeby pokazać, żeby nauczyć się rozpoznawać w sobie to uczucie, e, tego czegoś, czego naprawdę my chcemy. I dlatego punkt pierwszy, akurat bardzo długo mi zeszło, nie spodziewałem się, że tak będę chciał to opisać. Punkt pierwszy jest to, żebyś dał sobie to, czego pragniesz. Zagadaj do tej dziewczyny po to, żeby dać wyraz miłości i szacunku do swojej własnej osoby. Pokaż, że należy ci się coś od życia i zrób to po prostu z czystej miłości dla siebie. Drugi punkt. Zagadaj do tej dziewczyny, ponieważ ona Ciebie potrzebuje. Postaraj się spojrzeć na sprawę, właśnie z tej strony, z której być może nigdy nie patrzyłeś. Każda dziewczyna, którą miałeś w swoim życiu, która do ciebie wypisywała, mówiła ci: "Cholerniku, czemu wczoraj się nie odezwałeś? Miałeś się odezwać. Tobie to w ogóle na mnie nie zależy". Każda dziewczyna, którą twoi koledzy znali, która za nimi później biegała. W takich sytuacjach każdy facet dla tych kobiet, kiedyś był nieznajomym, kimś, kogo ona nie znała i za kim ona nie tęskniła, kto nie był jej do niczego potrzebny. Była sobie obcą osobą, która sobie spacerowała przed Twoim blokiem. To nie jest tak, że kobieta, którą widzisz, która doskonale dotychczas żyła bez Ciebie, nie ma miejsca w swoim życiu na Ciebie, nie pragnęłaby Ciebie poznać, bo właśnie jest duża szansa, że ta kobieta Ciebie potrzebuje. Jeżeli myślisz, że ta kobieta Ciebie nie potrzebuje, bo jesteś obcym, to pomyśl sobie o tym, ile z takich kobiet. Które ci się kiedyś podobały i wszedłeś do ich życia, później okazywało się, że byłeś potrzebny w ich życiu. Że po prostu wnosiłeś wartość do ich życia, że się do ciebie przywiązywały, że wydzwaniały do ciebie, że spędzałeś z nimi czas i tak dalej. Postaraj sobie spojrzeć się na tę kobietę, której jeszcze nie znasz, która właśnie idzie przed tobą, że w tej sytuacji ona nie ma prawa za tobą tęsknić. Ale. Idź do niej, poznaj ją, potem przywiąż ją do siebie i zobacz, jak wtedy będzie sytuacja wyglądała. Czy jesteś potrzebny w jej życiu, czy nie jesteś. Bo moim zdaniem jest duża szansa na to, że właśnie w jej życiu jest spory segment, który mógłbyś zagospodarować swoją osobą i ona by się bardzo cieszyła, gdyby ciebie znała. Ale teraz jeszcze ciebie nie zna, bo jeszcze do niej nie podszedłeś. Mało to, żeby dać Ci więcej mobilizacji, jest nawet szansa na to, że ta kobieta w tym momencie potrzebuje ciebie rozpaczliwie. I ja miałem takie sytuacje, opisywałem to choćby w odkrytych kartach. Kiedyś poszedłem dla przykładu historia do złotych tarasów, wszedłem sobie do sklepu takiego spożywczego, i miałem bardzo zły dzień, nawet nie miałem energii, żeby poznać jakąś kobietę. W ogóle byłem jakiś taki przybity i zdołowany, no i zobaczyłem kobietę, która mi się podobała. Spojrzeliśmy na siebie. Oczywiście bardzo chciałem być z nią, przy niej, nie z tymi zakupami, ale z nią właśnie. Ale umysł sobie tłumaczył, że przecież w ogóle nie masz stanu emocjonalnego teraz do tego. Nie masz coś zaproponować, w ogóle nie spodziewaj się, że ją tutaj zobaczysz, i tak dalej. Podszedłem, porozmawiałem. Rozmowa moim zdaniem była niskiej jakości, przez to właśnie, że nie czułem się. Okazało się, że akurat <laughs> ona była mężatką. Jej facet okazało się, że był sławnym sportowcem, zdradza ją na potęgę. Ona znalazła taśmy tego swojego faceta, na których zobaczyła jak on z innymi kobietami tam różne rzeczy wyprawia i ona była bardzo tą sytuacją przybita. Marzyło jej się, żeby na złość jemu mieć, przeżyć jakiś wspaniały romans z kimś, kto okaże jej wszystkie emocje, których nie okazuje jej mąż. I akurat ja się po prostu nawinąłem. Może nie zrobiłem zbyt jakościowego podejścia, ale byłem w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie w jej życiu, i yy, nie opisując całej tej historii, dałem jej co trzeba, ona dała mi czego ja potrzebowałem. Daliśmy sobie tak olbrzymią dawkę emocji, energii, że poziomu szczęścia po tej akcji nie jestem w stanie słowami opisać, bo ja nie byłem w stanie do przyjaciela zadzwonić mu, opowiedzieć, nie byłem w stanie. Taki, w takiej euforii byłem, a ona do końca dnia wysyłała mi tylko podziękowania za tą sytuację. Więc to jest tylko jedna historia, ale bardzo często jakoś los tworzy takie sytuacje, żeby z nich coś wyniknęło, i nie tłumacz sobie, że się czegoś nie powinno zrobić. Jak czujesz, idź za głosem serca, podejdź, porozmawiaj. Może się okazać, że po prostu będziesz najwspanialszym, co te kobiety mogło spotkać. One Ciebie potrzebują. Dlatego Drugim punktem jest to, że zagadaj do niej, bo ona ciebie potrzebuje. Trzecim punktem jest to, żebyś zagadał do niej z tego względu, że nigdy nie wiesz, do czego taka sytuacja ciebie zaprowadzi. Zwróć uwagę na to, że masz jakiś styl życia. Gdybyś miał opowiedzieć mi historię swojego życia, gdybyśmy siedzieli całą noc i wypili dwie skrzynki browarów. I byś mi opowiadał historię za historią, jak miałeś 15, 16 lat, potem 20, 25, 30, nie wiem ile masz teraz. I byś mi opowiadał jak najwięcej historii ze swojego życia. Co w twoim życiu było najbardziej cenne? Jakie doświadczenia. To, no właśnie teraz nie wiem, jak u ciebie jest, bo to jest pytanie, czy. Zagadujesz, czy idziesz za głosem serca do tych kobiet, które ci się podobają, bo gdybyś mnie właśnie o to zapytał, i ja bym odpowiadał na to pytanie, to zwróciłbyś uwagę na pewną rzecz: że wiele z moich historii, wiele ze smaków i kolorów mojego życia, gdyby sięgnąć gdzie miały początek, to miały początek w zagadaniu jakiejś dziewczyny. Tam był ten początek. Nawet takie sytuacje, dla przykładu, teraz byłem w Tajlandii. I bywałem w takich przepięknych miejscach jak z bajki, spałem jak król. Nie byłbym akurat w tym konkretnym miejscu, nie spałbym w takim domu, nie rozmawiałbym na tak ciekawe tematy, nie byłbym w tak ciekawych restauracjach, gdyby nie fakt, że pięć lat temu pewna kobieta, myślałem, że jest kasjerką w sklepie. Zauważyłem, że ma bardzo ciekawe emocje na twarzy, i coś we mnie powiedziało, że akurat tę kobietę powinieneś otworzyć, porozmawiać z nią, zobaczyć kim jest ta osoba. Okazało się, oczywiście zrobiłem to i okazało się, że to była bardzo głęboka emocjonalnie bardzo ciekawa osoba, z którą mam kontakt dzisiaj. Jestem zapraszany w takie miejsca i w pewien sposób. Mam prze przeprowadzam bardzo ciekawe rozmowy o życiu, o biznesie, o energii z taką osobą, która jest bardzo rozwinięta. I to wszystko miało początek w tym, że kiedy się gdzieś zobaczyłem, popatrzyłem na twarz tej osoby i pomyślałem sobie, że chcę akurat coś we mnie mówi, że chce zobaczyć, kim jest ta osoba. To jest tylko jedna historia. Utwory muzyczne, które nagrywałem, do których miałem wokale damskie, imprezy, na których bywałem, różne biznesowe rzeczy, które robiłem. Jakby tak cofnąć czas, bo już się nie pamięta, miały początek w tym, że jakaś kobieta szła sobie na chodniku, a ja coś poczułem, że powinienem z nią porozmawiać. Zacząłem tę rozmowę, nieważne co z tej znajomości wyszło, ale później los tak pou poukładał różne scenariusze, że zaskutkowało to pewnymi rzeczami, które działy się w moim życiu. Więc jak ja bym ci po skrzynkach z browarami i opowiadał o moim życiu, o różnych rzeczach, które się w nim działy, nie o kobietach, o życiu. Początek byłby właśnie gdzieś tam, że gdzieś były jakieś dziewczyny, które otworzyłem, z którymi rozpocząłem rozmowę. Więc nigdy nie wiesz, jak Twoje życie może się pokolorować. Kiedy po prostu pójdziesz za głosem swojego serca i zrobisz coś, co poczujesz, nieważne, dokąd to doprowadzi. Więc po pierwsze, zagadaj ją z miłości własnej, żeby dać trochę pokarmu dla swojej duszy, żeby ona była radosna, żeby dawała Ci energię do pracy. Punkt drugi, zagadaj tę dziewczynę dlatego, że ona cię potrzebuje. Punkt trzeci zagadaj ją, bo nigdy nie wiesz, do czego ta znajomość zaprowadzi. Korzystając z okazji, moi drodzy, bo ja tak. Patrzę teraz, że mamy 27 kwietnia, a ja odpowiedziałem jakiś czas temu, że do końca kwietnia jest promocja na szkolenie stacjonarne. Na szkolenie w grupie maksymalnie czteroosobowej. Kiedyś były takie szkolenia częściej, dzisiaj są tylko dwa razy w roku. Na takich szkoleniach właśnie ćwiczymy od A do Z, jak skutecznie. Poznawać kobiety, jak na głupich błędach się nie wyłożyć, jak się fajnie zademonstrować, dobrze wypaść w oczach takiej kobiety, jak się z nią umówić, jak krok po kroku taką kobietę poznać, tak żeby na każdym z tych etapów ta relacja przynosiła ci satysfakcję i doprowadziła cię tam, gdzie chcesz, a nie żeby było, że dziewczyna nie chce się umówić, nie chce dać numeru, nie odbiera i tak dalej. Więc z takiego zapoznawania w różnych sytuacjach dnia codziennego kobiet będzie szkolenie 7-9 lipca w tym roku w Sopocie. Dla maksymalnie czterech osób, na tę chwilę jeszcze są miejsca na to szkolenie, i dla osób, które do końca kwietnia skorzystają z zapisania się, dodatkowo dorzucam kurs Tajemnicy Gracza którym sam do dnia dzisiejszego jaram się bardzo, bo w nim jest taka wiedza, z którą jak przyjdziesz na to szkolenie, to będziesz miał zupełnie inny start niż gdybyśmy mieli wszystko omawiać od zera. Dlatego do końca kwietnia ten kurs będzie gratisowo dorzucony dla osób, które się zapiszą. Drugi termin szkolenia grupowego to jest końcówka listopada. Termin niedługo będzie uściślony, dlatego że będzie to w Bangkoku. Więc jeszcze biletu nie mam kupionego. Jak kupię bilet, to już dokładnie będę mógł zaplanować, który to będzie dzień, Pierwsze osoby już dokonały rezerwacji, więc teraz jest najlepsza szansa, żeby się zapisać z racji właśnie na ten bonus. Jeśli chodzi akurat o szkolenie w Bangkoku, no to pierwsze yy, szkolenie przeprowadziłem w ubiegłym roku, no i okazało się, wypałem, było bardzo dobrze. Uważam, że yy, jest to tak fantastyczne miejsce do treningu, e, zapoznawania kobiet w dzień, e, że to jest to sama przyjemność wykonywać. No i akurat jeśli chodzi o szkolenie w Bangkoku, to tam jedna noc jest gratisowa wyjście ze mną też na imprezę. I w zeszłym roku ta impreza była bardzo fajna, i no działy się ciekawe rzeczy. Więc jeżeli jesteś osobą, która akurat zamierzała kiedyś pojechać do takiego egzotycznego kraju i zasmakować przygody życia, to możesz zrobić to u mojego boku. Ja zadbam o to, żebyś ten wyjazd wspominał do końca swojego życia. To tyle, co chciałem powiedzieć. Osoby zainteresowane proszę na Rafał Małpa. i podryw .pl o maila.